Tanich słuchawek nigdy nie za mało, dlatego dzisiaj zapraszam Was na recenzję kolejnych tanich słuchawek bezprzewodowych, czyli QCY-T9. Zacznijmy od tego, co znajdziemy w pudełku. Oprócz oczywiście słuchawek razem z etui ładującym, jest także krótki kabel micro USB do ładowania tego etui, zmienne gumki, zarówno te końcówki do uszu, jak i również gumki, które zakładamy wokół słuchawek, o tym powiem za chwilkę. No i znajdziemy w pudełku również instrukcję obsługi. Przechodząc do wyglądu i jakości wykonania, może najpierw etui. Jest ono wykonane w całości z matowego plastiku, z tyłu znajduje się mikro USB, natomiast z przodu jest dioda informująca o ładowaniu oraz o poziomie naładowania etui. Na górze, na klapce znajdziemy jeszcze logo QCY. Sama ta klapka jest tak dosyć luźno zamontowana, że tak powiem. Nie ma żadnego mechanizmu, który tutaj stawiałby jakiś opór, żeby ona się sama nie zamykała. Natomiast po zamknięciu można ją też przesuwać tak o parę milimetrów w bok, więc czuć, że to etui nie jest idealnie do siebie spasowane. Jednak jak na słuchawki za 90 zł nie czepiałbym się tego za bardzo, bo mimo wszystko całość wygląda w porządku i nie powinna się po chwili rozpaść. A to, co teraz mówię, to tak naprawdę są takie detale, na które wiele osób może nawet nie zwróci uwagi. Przechodząc teraz do samych słuchawek. Są one według mnie dosyć spore jak na tego typu słuchawki, czyli bez żadnego pałąka. Z przodu posiadają one diodę informacyjną oraz przyciski fizyczne. I tutaj przy tych przyciskach widać, że nie są one też najlepiej spasowane do obudowy słuchawki, ponieważ one tak lekko się poruszają, nie są idealnie wpasowane. Jednak to także w niczym nie powinno kompletnie nikomu przeszkadzać. Dookoła słuchawek natomiast jest też taka gumka. Je można zmieniać. W zestawie dostajemy te gumki w różnych kształtach. Co do wygody użytkowania, to często przy takich słuchawkach zależy po prostu od danej osoby. Jednej będą one pasowały bardziej, drugiej będą pasowały mniej. Dla mnie na początku te słuchawki były niewygodne ze względu na to, że domyślnie założona była dookoła tej słuchawki gumka, która posiada taki ząbek. I ten ząbek po chwili dosyć mocno zaczynał mnie uciskać w ucho. Dlatego zaraz po tym postanowiłem zmienić te gumki na płaskie, bez tego ząbka. Nie wiem, szczerze mówiąc, w ogóle po co ten ząbek jest. Chyba po prostu taki element, żeby te słuchawki ładnie wyglądały. No i wtedy komfort użytkowania zdecydowanie się poprawił, bo to nie zaczynało mnie po kilku minutach uciskać. Mimo to po mniej więcej godzinie czy też półtorej godziny używania słuchawek zaczynam czuć lekki ucisk w uchu, no i potrzeba sobie zrobić po prostu przerwę. Także mówię, no to zależy od użytkownika. Na komfort wpływa oczywiście też odpowiednie dobranie rozmiaru gumek, tych, które wsadzamy do uszu. Oprócz na komfort noszenia tych słuchawek, wpływają one także na wygłuszenie otoczenia oraz trzymanie się słuchawek w uszach. A jeżeli już jesteśmy przy tych dwóch rzeczach, no to wygłuszenie jest jak najbardziej w porządku. Można sobie wyjść w tych słuchawkach na ulicę i miasto nie będzie nam zagłuszać muzyki. Natomiast co do trzymania się słuchawek w uszach, tutaj również nie mam żadnych zastrzeżeń. Raczej nie wysuwają się one z moich uszu oraz nie wypadają. Przechodząc do użytkowania tych słuchawek. Po otworzeniu etui automatycznie one się włączają, natomiast po zamknięciu automatycznie wyłączają. I tutaj zaznaczam, że po otworzeniu etui automatycznie się włączają, a nie tak jak wiele innych słuchawek dopiero po wyjęciu z etui. Dzięki temu już w momencie otworzenia etui zaczynają się one parować z telefonem, co przebiega tutaj bardzo szybko. Dodatkowo zarówno lewa jak i prawa słuchawka wykrywane są w telefonie jako jedno i to samo urządzenie, co oznacza płynne przełączanie się z trybu mono na stereo, no i oczywiście na odwrót. Czyli na przykład jeżeli słuchamy sobie muzyki jedynie na prawej słuchawce, to możemy wyciągnąć lewą z powerbanka i ona automatycznie się włączy, podłączy do telefonu i muzyka zacznie grać z obu słuchawek. Trwa to bardzo szybko, jest tak naprawdę jedynie półsekundowa przerwa w odtwarzaniu muzyki. Natomiast gdy jedną ze słuchawek odkładamy do powerbanka i się ona wyłącza, to przerwy w odtwarzaniu muzyki nie ma żadnej. Przyciskami fizycznymi na słuchawkach możemy m.in. odbierać oraz odrzucać połączenia, pauzować oraz wznawiać odtwarzanie muzyki, przewijać piosenki do przodu i do tyłu, zależnie od tego, czy nacisniemy ten przycisk na prawej czy też na lewej słuchawce, oraz oczywiście wywoływać asystenta głosowego. Słuchawki posiadają Bluetootha 5.0 i jest on oczywiście kompatybilny z telefonami, które posiadają starsze wersje
Bluetooth. Dodatkowo producent podaje, iż słuchawki mają certyfikat wodoodporności IPX4, co oznacza, że nie powinniśmy bać się wychodzić w nich na przykład na spacer w deszczu. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie odporność na zachlapania, więc pod kran wsadzać tych słuchawek bym nie radził. To co jest też fajne w przypadku tak tanich słuchawek, to to, że posiadają one aplikację na telefon. Możemy pobrać aplikację QCY, w której możemy sprawdzić poziom naładowania zarówno lewej, jak i prawej słuchawki z dokładnością co do 1%. Jest tam także dostosowywanie funkcji przycisków, także to, o czym przed chwilą mówiłem, można sobie nieco pozmieniać i dostosować wedle swoich potrzeb. Jest także equalizer, który działa zdecydowanie lepiej niż equalizer wbudowany w Androida, także jeżeli już mamy te słuchawki, to polecam używać tego equalizera właśnie w aplikacji. No i jest także funkcja szukania słuchawek i działa ona po prostu tak, że jeżeli są w zasięgu Bluetootha telefonu, ale nie wiemy oczywiście, gdzie one się znajdują, to możemy włączyć tą funkcję i wtedy słuchawki na maksymalnej głośności zaczynają wydawać z siebie taki nieprzyjemny, piszczący dźwięk, który naprawdę jest słyszalny i to z odległości kilku metrów, więc jeżeli nie zakopaliśmy tych słuchawek pod ziemią, to powinniśmy je wtedy usłyszeć. Przechodząc teraz do czasu działania słuchawek na baterii oraz do ładowania. Jeżeli chodzi o pojemność baterii, to w etui wynosi ona 380 mAh, natomiast w jednej słuchawce 43 mAh. Czas działania słuchawek na jednym ładowaniu przy około 25% głośności to mniej więcej 4 godziny i 20 minut, co jest czasem o 20 minut dłuższym niż deklaruje producent. Natomiast przy doładowywaniu słuchawek Zetui łączny czas grania według producenta może wynieść do 20 godzin, jednak biorąc pod uwagę to, że na jednym ładowaniu działały nieco dłużej, to możliwe, że również ten czas działania łączny wydłużyłby się na przykład do 21 godzin. Tego jednak już dokładnie nie liczyłem. No i kończąc, czasem ładowania do pełna wynosi on mniej więcej 2 godziny. Tutaj jednak przy ładowaniu słuchawek w etui muszę wymienić jedną małą wadę, ponieważ gdy te słuchawki są w etui, to na nim nie świeci się ta dioda informująca o ładowaniu. W związku z tym nie wiadomo, czy słuchawki są naładowane, czy nie. I teraz moglibyście powiedzieć, że przecież wystarczy, tak jak w większości słuchawek, otworzyć powerbanka i zobaczyć, czy diody na słuchawkach się świecą, czy nie. Jeżeli się nie świecą, to się naładowały. Otóż, no w tym wypadku nie jest tak prosto, bo tak jak mówiłem wcześniej, w momencie otworzenia etui słuchawki automatycznie się włączają i robią one to tak szybko, że nie ma szans tak naprawdę ujrzenia, czy te diody tam się świeciły, czy się nie świeciły. Także po prostu, gdy słuchawki są w etui i one się ładują, no to nie wiemy, czy są już naładowane, czy jeszcze nie. Po prostu trzeba je wyjąć i sprawdzić poziom naładowania, na przykład w aplikacji. Natomiast w przypadku ładowania samego etui takiego problemu już nie ma, bo wtedy świeci się ta zewnętrzna dioda i to na dodatek na różne kolory i informuje ona, jak dużo powerbank etui jest już naładowane. Przechodząc teraz do zasięgu, tak jak w większości słuchawek, tutaj również producent deklaruje, iż na otwartej przestrzeni mają one zasięg do 10 metrów. Ja natomiast na otwartej przestrzeni tego nie sprawdzałem, tylko jak zawsze w domu. No i oczywiście po pokoju można przemieszczać się bez problemu całym. Można również przechodzić do pomieszczeń sąsiadujących z tym pomieszczeniem, w którym mamy telefon, choć tutaj już zaczynają czasami pojawiać się problemy, gdy wejdziemy za jakąś ścianę. Czasami może lekko przerwać, jakiś tam problem może wystąpić. Także ogólnie są słuchawki z lepszym zasięgiem, nawet miałem takie, w których mogłem chodzić po całym domu i nic nie zrywało. Jednak tutaj też myślę, że nie ma co narzekać. Ważne jest to, że słuchawki nie posiadają opóźnienia dźwięku, przynajmniej z moim telefonem, z którym je testowałem, czyli z Xiaomi Mi 9T Pro. Także można bez problemu oglądać filmy na YouTubie i Netflixie, czy też robić jakiekolwiek inne rzeczy i po prostu nie będziemy mieli desynchronizacji dźwięku w porównaniu do tego, co widzimy na ekranie telefonu. Przechodząc teraz do jakości dźwięku i zaczynając od głośności. Jeszcze szczerze mówiąc, chyba nigdy w teście żadnych słuchawek nie zwracałem za bardzo uwagi na głośność, jednak w tych stwierdziłem, że jest to konieczne, ponieważ na 100% są one niesamowicie głośne, ale to naprawdę niesamowicie. Jeszcze nigdy nie słyszałem tak głośnych bezprzewodowych słuchawek, takich wkładanych do uszu. Ja na 100% głośności nie jestem w ogóle w stanie ich włożyć do uszu, ja je tylko zbliżam do ucha i już to jest po prostu zbyt głośny, zbyt kłujący dźwięk. Więc jeżeli ktoś planuje zakup tych słuchawek,
to ja szczerze mówiąc za każdym razem przed włączeniem muzyki czy czegokolwiek na telefonie upewniałbym się, że słuchawki nie są ustawione na 100% głośności w telefonie. Bo na przykład niektóre telefony zapamiętują ustawienia głośności z innych urządzeń Bluetooth. Ponieważ po prostu to może być nieprzyjemne, gdy włączymy sobie przez przypadek jakąś muzykę na tej 100% głośności. Dlatego też czas działania na baterii, o którym mówiłem wcześniej, robiłem przy tych 25% głośności jedynie. No ze względu na to, że to jest według mnie taka najbardziej optymalna głośność do słuchania muzyki. Natomiast sama jakość dźwięku w tych słuchawkach jest według mnie dobra. Posiadają one kodek AAC. Na domyślnych ustawieniach jednak według mnie brakuje troszkę basu oraz może nieco tonów wysokich, jednak to można oczywiście poprawić w equalizerze i tutaj ponownie polecam skorzystać z tego equalizera w aplikacji QCY, ponieważ może on naprawdę kompletnie zmienić brzmienie tych słuchawek. Wystarczy tylko troszkę poprzesuwać tam suwaczkami, dodać nieco basu i naprawdę działa ten equalizer rewelacyjnie. No i na koniec rozmowy z innymi. Tutaj według moich testów mikrofon jest nieco za cichy, jednak całkiem dobrej jakości. Teraz możecie posłuchać krótką próbkę dźwięku z mikrofonu tych słuchawek. Raz, dwa, trzy, to jest test dźwięku mikrofonu w słuchawkach bezprzewodowych QCY T9 na kanale TechTest. No i myślę, że to by było już tyle. Słuchawki QCY T9 kosztują aktualnie 89 zł, link do nich znajdziecie w opisie pod filmem i myślę, że mimo ich drobnych wad jest to nadal w tej cenie całkiem niezły wybór. Zapraszamy Was jeszcze do naszego Instagrama oraz Facebooka, do których linki znajdziecie również w opisie pod filmem oraz do zostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału, jeżeli ten materiał Wam się spodobał. To by było na tyle, no i do zobaczenia.